Dziwnym jest to, że to będzie pierwszy unboxing, który będzie miał w sobie pewien niesmak. I z jakiegoś powodu czegoś tutaj nie rozumiem. Zapraszam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie witam wszystkich na materiale poświęconym unboxingowi z Wielkiej Brytanii. Tak jak już wiemy, od wielu, wielu lat Wielka Brytania starała się o wyjście z Unii Europejskiej. Oficjalnie Wielka Brytania wyszła z Unii. Czy to dobrze, czy to źle? Z jednej strony można powiedzieć, że tak, bo przynajmniej nie jest w tym całym bałaganie. Z drugiej strony niedobrze dla nas wewnątrz tego całego bałaganu, ponieważ no jednak pewne umowy handlowe nie do końca wyszły tak, jak być powinny. O co tu chodzi? Chodzi o to, że zamówiłem sobie tytuł, który mnie bardzo interesował od momentu, kiedy robiłem materiał na temat konsologii z Mega CD, konkretnie na temat gier, które Wam pokazywałem w tym oto materiale. Zapraszam do obejrzenia tego bardzo ciekawego filmu. Jednego z niewielu w Polsce, o którym można dużo powiedzieć na temat gier z Mega CD. W moim prostszym wykonaniu, ale jednak się zaliczam do tych twórców w Polsce, którzy robili na ten temat film. I oburzyło mnie to trochę z perspektywy osoby, która co jakiś czas zamawia przeróżne ciekawe gry. No, konsole to może już nie za bardzo w tej chwili, ale jednak rzeczy z zagranicy, które no, w Polsce nie mam szansy kupić, bo albo ich nie ma, albo są w zawyżonej cenie. I jednym z tych przykładów będzie taka oto gra, słuchajcie. Będzie taka oto gra, ale co na tej kopercie jest wypisane, nie mnie oceniać, nie mi pytać, ja jestem tylko oburzony. Tym bardziej, w sumie tutaj nie ma nic takiego ciekawego tu, z tej strony, bo jeszcze jest deklaracja wysyłającego, tak, co tutaj jest w tej przesyłce. Tak? I to znaczenie już daje dużo. Słuchajcie, z jakiegoś powodu jest tutaj jeszcze pieczątka z pieczątką. Zrobię Wam zdjęcie później, żebyście wiedzieli, o co chodzi. Rewizję przeprowadzono na podstawie artykułu 48 ustawy o służbie celnej, dziennik ustawy numer 168, pozycja 1323 z 2009 roku z późniejszymi zmianami. Czyli wygląda na to, że nawet jeżeli występuje coś takiego jak tajemnica korespondencji pocztowej, tak, czyli nie wolno w trakcie wysyłania jakiegokolwiek dokumentu, czy to przesyłki, chyba że jest to cło. Tylko, wiecie co, w tym wypadku dla mnie to i tak jest bezsensowne sprawdzanie, jeżeli jest na przykład mowa o tym, że na terenie kraju, z którego się wysyła, można jeszcze zrobić rewizję. Spoko, ale zaostrzone prawo w tym wypadku na temat tego cła jest dla mnie niesprawiedliwe. Bardzo niesprawiedliwe. Mało tego, nie dość, że ci otworzyli przesyłkę, dowód, taśma, to jeszcze musisz za to zapłacić. A ja kuźwa wiem, co oni robili z tą przesyłką w trakcie jej otwierania. Czy mi czegoś nie poniszczyli? Nie wiem tego. Skąd ja mam wiedzieć? Nie? I to jest moim zdaniem oburzające. Że kurde, ty musisz człowieku płacić, a jeszcze ci otwierają, nie wiadomo co z tym robią, nie? Chociaż dać znać, że było otwarte, sprawdzane. Nie wiem. No, słuchajcie, po tym widać, tak? Dramat. Muszę to sobie zobaczyć osobiście sam. Osobiście sam to muszę sobie zobaczyć. Normalnie mi się cisną na usta takie słowa, że mi się po prostu żyć odechciewa. Nie no, żartuję. Nie aż tak źle, ale kurde no. No dobra, opłata celna jest po to, żeby w miarę próbować ratować produkcję krajową.
tak, tylko że czegoś takiego się nie produkuje w Polsce. Jaguar XJ220 jest to jedna z tych produkcji, która mnie strasznie zainteresowała na Mega CD. Jest to zupełnie inna wersja od Amigowej, ponieważ nie ma tutaj typowego dla 16-bitowych wyścigówek przenoszenia obiektów z dala do bliska, tak jak to ma miejsce nawet w 8-bitowych produkcjach, że na przykład jakiś obiekt, drzewo, murek, barierka, powiedzmy, przesuwa się z kilkoma klatkami sprite'ów, tylko jest skalowanie tych sprite'ów jednocześnie. Bardzo fajny produkt, bardzo fajna gra, testowałem sobie po nagraniu materiału z konsologii. Przyznam wam się szczerze, że naprawdę gra ryje beret. Zwłaszcza, że jest sygnowany licencją samochodu, który do 1994 roku był najszybszym samochodem w ogóle. W 1994 roku przebił go McLaren Formuły 1. A sam samochód jest z 1992 roku. W ogóle na świecie bardzo niedużo egzemplarzy tego samochodu wyprodukowano seryjnie i jest to jeden z unikatów, jeśli chodzi o sam model samochodu. Natomiast sama gra, za samą grę, jeżeli się nie pomylę, dałem za nią jakieś 130 zł w przeliczeniu, nie licząc jeszcze tego cholernego cła, aczkolwiek ono nie było duże, bo musiałem zapłacić niecałe 10 zł cła, no ale jednak sam fakt, tak? Tak się prezentuje płytka. Trochę się oburzyłem na początku, bo kurczę, człowiek zawsze zamawiał z zagranicy. Nie było czegoś takiego, nie było mowy nawet o tym. A tutaj już od 1 lipca, no, wprowadzili, tak? Jest to moim zdaniem trochę niesłuszne, no ale cóż, no, najwidać nie umieją negocjować w tym parlamencie i tak dalej. Także syf nieziemski, muszę się wam przyznać. Instrukcja w bardzo dobrym stanie. Jak dla mnie gra zdecydowanie więcej warta niż 130 zł, bo naprawdę stan całości jest naprawdę dobry. Nie liczę pęknięć z tyłu, tutaj jednego zahaczenia, bo z tyłu jest pęknięcie, tak? No i może jeszcze drobna rysa razem z drobnym płytkim pęknięciem tutaj przy napisie XJ220, ale to i tak, słuchajcie, uważam, że to cło to rujnuje rynek światowy, moim zdaniem, bo człowiek chce coś kupić, nie jest to dostępne w Polsce, musi zamówić z zagranicy, czyli robi tak zwany import, tak? Robi import i z samego tego faktu, że cło z definicji jest tak jakby ochroną rynku krajowego, to przecież co ja robię w tym złego, że zamawiam za granicę? No co ja takiego złego robię? Odwrotnie, ja robię coś tym bardziej dobrego, bo sprowadzam coś, co jest takim, powiedzmy, może nie towarem deficytowym, ale takim, no, mogącym być pożądany, tak? Więc tym bardziej polepszam, a nie pogarszam. Naprawdę nie rozumiem tego. Wiem, że jest jeszcze kilka definicji innych cła, bo są różne rodzaje, tranzytowe, eksportowe i tym podobne, ale to już nie o to chodzi. Czy pertraktacyjne, czy jakoś tak. No nic, w osobnym materiale pokażę wam gameplay. Już mi się nie chce dzisiaj tego nagrywać, bo no mówię, mnie to zastanowiło i powiem wam, że naprawdę takie coś, takie durne decyzje niszczą zakupy światowe. Niszczą. Może mniej, może bardziej, może niektórym to nie przeszkadza, wiadomo, ale no jednak mi to trochę przeszkadza i zamawianie z zagranicy w taki sposób, że no, za to trzeba dopłacać dodatkowo, no jest to dla mnie głupie. Głupie to jest dla mnie. I tak państwo zarabia na tym, że wystarczy, że zapłacę za to, jakiś tam podatek dociera do nich, więc no, nie rozumiem tej chciwości na pieniądze. Nic. Zobaczymy. Nie będę rezygnował całkowicie z zakupów z zagranicy, będzie ich po prostu mniej. Żeby sobie portfela nie wyniszczyć, naprawdę. Co sądzicie o tym zakupie? Mi się bardzo podobał ten zakup, ale czekałem na niego niecały miesiąc. Czekałem na niego niecały miesiąc i było trochę warto, ale normalnie ta gra powinna dojść w ciągu tygodnia.
a nie w ciągu miesiąca prawie. Cóż, życie. Tak to czasami musi być. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, dziękuję za uwagę, co myślicie na ten temat i do zobaczenia w następnym materiale.